Wyznacz parametr m, dla którego prosta o takim równaniu jest równoległa do prostej y równa się minus 4x odjąć 5. Czyli skoro szukamy równania prostej równoległej, to wiemy, że musi być spełniony taki warunek, że dwa współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Czyli że współczynnik kierunkowy tej prostej musi być dokładnie taki sam, jak współczynnik kierunkowy tej drugiej prostej. No to odczytajmy sobie współczynniki kierunkowe. Tutaj nasze A1 to będzie m odjąć 1, bo przypominam, że współczynnik kierunkowy to będzie to wyrażenie, czy ta liczba, która znajduje się przy x. Natomiast w przypadku tej drugiej prostej, no to nasze A2 będzie równe minus 4. Tu mamy x, czyli przy x stoi minus 4. No i teraz musi być spełniony ten warunek, czyli zapiszmy, że m odjąć 1 musi być równe minus 4. No i należy wyznaczyć m, czyli tą minus 1 przeniosę na prawą stronę, czyli m to będzie minus 4 plus 1, czyli m wynosi minus 3. To oznacza, że dla parametru m równego minus 3 ta prosta będzie równoległa do tej prostej.